Ostatnie kolejki w niższych ligach często określane są mianem kolejek cudów. Na szczęście Partyzan Radoszyce do utrzymania się w rozgrywkach nie potrzebował żadnych trików. W sobotę na stadionie przy ulicy Krakowskiej w Radoszycach zawodnicy Jarosława Komisarskiego podejmowali unię sędziszów. Aby utrzymać się w lidze bez oglądania się na wyniki rywali, musieli po prostu zwyciężyć. Po pierwszej połowie fani z Radoszyc nie byli w najlepszych nastrojach, bo zakończyła się ona wynikiem 0-0. Kolejne 45 minut było jednak znakomite w wykonaniu gospodarzy. Zwyciężyli oni 3-1 i zapewnili sobie pozostanie w świętokrzyskiej czwartej lidze. Bramki dla Partyzanta zdobyli Kuba Jaśkiewicz z rzutu karnego. Po pięknej zespołowej akcji i błędach defensywy rywali Grzegorz Samburski a także silnym strzałem z dystansu Karol Nieszporek. Po tym spotkaniu porozmawialiśmy z trenerem Partyzanta Jarosławem Komisarskim. Ten Jarosław Komisarski, gratulacje. Udało się utrzymać, ale chyba wiele nerwów dzisiaj kosztowało cię to spotkanie. No wiele nerwów. Nie mogłem spać w ostatnim tygodniu, nie tylko w ostatnim z resztą. Także trochę włosów siwych mi przybyło. No ale no, cieszymy się bardzo z utrzymania w czwartej lidze. Pierwsza połowa nie zapowiadała temu, że będzie jakoś wynik pozytywny w naszą stronę. Tym bardziej, że no, byłem na telefonie tutaj z przyjacielami, że tak powiem, z Końskich. No, przegrywali 1-0 chyba do przerwy, także no, tutaj nie pomogli. Aczkolwiek no, chcieli na pewno. Ja tu się cieszę, zmobilizowali się chłopaki w przerwie. Ta gra dużo lepiej wyglądała po przerwie. Było trochę tych sytuacji, praktycznie ten karny to ustawił mecz. No, oni musieli się odkryć, jeżeli by chcieli coś tam ugrać u nas. Jednakże no, szybko praktycznie zdobyta druga bramka ustawiła, jak już na dobrą sprawę ustawiła wynik i no, trochę nas uspokoiła. Dokładając trzecią bramkę, no, już praktycznie byliśmy pewni, że ten wynik dowieziemy do końca. Bramka, że tak powiem, no, w przypadku na 3-1 no, niewiele zmieniła, także no, cieszymy się bardzo. Ja jestem bardzo szczęśliwy, tutaj prezes, zarząd tak samo. No, założeniem było utrzymanie się przede wszystkim w lidze, tak? Biorąc pod uwagę to, jak ta kadra wyglądała przed sezonem, no od początku nie było wam łatwo. No od początku nie było łatwo, zgadza się, tym bardziej, że po spadku trzeciej ligi no, sporo tych chłopaków odeszło. Na dobrą sprawę miałem niespełna miesiąc, żeby to skompletować, żeby to jakoś poukładać. No, jesień, że tak powiem, była lepsza, aczkolwiek no, cieszę się bardzo z wiosny, bo w końcówce, w 5 ostatnich meczach wygraliśmy 4 razy i to dało utrzymanie. Przed tym 5 meczem do końca, tak na dobrą sprawę, byliśmy skazywani już na porażkę, bo mieliśmy praktycznie 29 punktów bodajże, nawet mniej chyba. No, a czykolwiek, no mówię, te 3 zwycięstwa z rzędu, co było Boże Ciało w tym tygodniu, jakoś tak podniosło na duchu chłopaków. Oni uwierzyli w to, że mogą. No i udało się. No. Dzisiaj postawili kropkę nad i cieszymy się. I tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby później w przyszłości już nie czekać, zapewnić sobie utrzymanie wcześniej, dużo wcześniej, a nie w ostatnim meczu. Z tego, co trener mówi, wnioskuję, że chce trener zostać na ławce Partyzanta w przyszłym sezonie. No ja chcę, ale no, nie wiadomo, jak zarząd do tego podejdzie i no i zobaczymy. No. To gratulacje jeszcze raz. Dzięki. W korespondencyjnym pojedynku w Rutkach tamtejszy GKS podejmował Neptun Końskie. Ostatecznie i tam zwyciężyli gospodarze, którzy walczyli o utrzymanie w lidze. GKS Rutki pokonał MKS Neptun 2-0. Mimo wygranej to właśnie Rutki spadają do okręgówki. Ostatecznie Neptun Końskie zakończył ligowe zmagania na 4. pozycji w tabeli, a Partyzan Radoszyce na 13. miejscu.